Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Zapraszam Cię na lekcję Powtórzenie z ostrosłupów. Ostrosłupy. Bardzo ważna rzecz. Jeżeli zdajesz maturę na poziomie podstawowym i interesuje Cię wynik bardzo wysoki na maturze. Ostrosłupy najczęściej w zadaniach maturalnych bywają te prawidłowe. Czyli prawidłowy to taki ostrosłup, który w podstawie, pamiętaj, ma figurę foremną, ale również bardzo ważna rzecz, spodek wysokości tego ostrosłupa jest w środku ciężkości tej figury, która jest w podstawie. To są takie najczęściej występujące ostrosłupy. I ja na tym spotkaniu będę chciała z Tobą zrobić zadanie z ostrosłupem trójkątnym, prawidłowym, z ostrosłupem prawidłowym, czworokątnym i ten jest najważniejszy, ale będzie też zadanie z ostrosłupem prawidłowym, sześciokątnym, żebyś miał taki światopogląd, jak również chciałabym zrobić chociaż jedno zadanie z ostrosłupem, który nie będzie prawidłowy. Często młodzież z tym ma problemy, aczkolwiek bywają to bardzo łatwe zadania, tylko wpaść na pomysł, jak je rozwiązać, często prostymi metodami, ale wpaść, jak wyobrazić sobie ten rysunek, prawda? Jak wyobrazić sobie tą bryłę, jest czasem naprawdę bardzo trudno. Dlatego mam nadzieję, że te zadania, które przygotowałam na to spotkanie, będą dla Ciebie ciekawe i pokażą Ci, że tych ostrosłupów no też się można nauczyć, a że trudno, bywa takie życie. Zadanie numer 1. Oblicz objętość czworościanu foremnego o długości krawędzi równej 2 pierwiastki z 3 cm. Tutaj młodzież często ma problem z tym, co to jest czworościan foremny. Bo to, że trzeba obliczyć objętość, no to niby wydaje się rzecz banalna, prawda? Objętość często występuje w bryłach, ale co to jest czworościan foremny? Ja przygotowałam rysunek. To jest rysunek oczywiście ostrosłupa. Wygląda Tobie na ostrosłup prawidłowy trójkątny, bo takim też jest czworościan foremny. Tylko on jest tak piękny, jak sama nazwa wskazuje, czworościan ma 4 ściany i wszystkie są identyczne. Wszystkie są trójkątami równobocznymi. Dlatego ja zaznaczę na tym rysunku, że wszystkie krawędzie mają długość A. Wszystkie, ja zaznaczyłam oczywiście wybrane tutaj krawędzie. I teraz my tą A znamy, prawda? Znamy, że to A wynosi 2 pierwiastki z 3. Trzeba zacząć od tego, że pewnie musimy jeszcze coś policzyć, zanim już będziemy liczyć objętość. Zapiszmy sobie na początek może wzór na objętość. Jak pamiętasz, w ostrosłupach było tak, że objętość to jest 1/3 pola podstawy razy wysokość. I teraz tutaj jest taki problem, że o ile pole podstawy byśmy sobie policzyli i będziemy to zaraz liczyć, bo w podstawie jest oczywiście trójkąt, jak widzisz, równoboczny, to wysokość jest problemowa. Ja tutaj wysokość mam poprowadzoną. Ja zaznaczę tylko, że to jest moje H. I teraz tą wysokość ja będę musiała policzyć i nie mam żadnego kąta nachylenia. Nie mam nic niby podane więcej oprócz mojej krawędzi czworościanu, ale to w zupełności wystarczy. Popatrz, ja Tobie zaznaczam tutaj trójkąt, z którego bardzo często będziemy stosować, z niego będziemy korzystać bardzo często. Jest to trójkąt prostokątny. Dlaczego? Ponieważ wysokość zawsze pada pod kątem prostym. Dlatego on jest prostokątny, a przecież my w bryłach lubimy trójkąty prostokątne. I teraz zastanówmy się tak. Skoro A znamy, bo to jest 2 pierwiastki z 3, H próbujemy wyliczyć, to pasowałoby nam jeszcze ten odcinek. I teraz zapamiętaj, czworościan foremny to jest również ostrosłup prawidłowy trójkątny, a tak jest w ostrosłupie prawidłowym trójkątnym, że wierzchołek tego ostrosłupa spada, czyli inaczej spodek wysokości jest w środku ciężkości tego trójkąta na dole. A środek ciężkości trójkąta również jest, on jest wyznaczony przez przecięcie się środkowych w trójkącie. A środkowe w trójkącie równobocznym pokrywają się z wysokościami. Dlatego też tutaj ten odcinek to jest nic innego jak 2/3 wysokości. Myślę, że możesz to pamiętać, 2/3 małego H. Natomiast ja często młodzieży tak mówię, że jeżeli mamy już ten ostrosłup prawidłowy trójkątny, a tu właśnie mamy, bo czworościan to też jest ostrosłup prawidłowy trójkątny, to ten odcinek to jest duże R, czyli promień okręgu opisanego na podstawie, chociaż ja nie opisuję, ale mam to wiedzieć. Natomiast często w zadaniach też bywa T
ten odcinek i to jest małe r. Warto się tego nauczyć, bo sposób prawidłowy trójkąty no bywa na maturze i często się korzysta właśnie z tego, że na r małe był wzór, na r duże był wzór. To ja może przepiszę, że moje r duże to jest 2/3 h. No to skoro tak, no to przecież jak pamiętamy, na h w tablicach był wzór, bo ja mam cały czas na myśli trójkąt równoboczny. Na niego, na jego wysokość na trójkącie był wzór, no to podstawmy. Pod a podstawiamy 2 pierwiastki z 3 razy pierwiastek z 3 i to nad 2. Dwójeczki nam się skrócą, pierwiastki się pomnożą i wyjdzie pierwiastek z 9, czyli po prostu 3. Skoro tak, to popatrz, moje r duże na tym rysunku to jest 2/3 z 3. Drójeczki się skasują, czyli wychodzi nam, że nasze r duże to jest 2. Oczywiście w centymetrach wyrażone, ale to na końcu damy odpowiedź zbiorczą. Czyli mamy duże r. No, możemy sobie zaznaczyć na naszym rysunku, że nam wyszło 2. No jeszcze nie znamy h. H nam jest potrzebne do objętości. No to zawsze stwierdzenia Pitagorasa zawsze możemy policzyć. Gdyby były kąty, no to byśmy pomyśleli może jakąś funkcję trygonometryczną, może jakiś specjalny trójkąt. Ale że nie ma, no to Pitagoras nam zawsze tutaj zostanie. Czyli układamy. Pierwsza przyprostokątna to jest h do kwadratu, której nie znam, dodać. Druga przyprostokątna, którą znam w tym wypadku, ona wynosi 2 do kwadratu, równa się i przeciwprostokątna, którą znam, patrzę na rysunek, 2 pierwiastki z 3 i to do kwadratu. No więc h do kwadratu dodać 4 równa się, to podnosimy, to będzie 2 do kwadratu to 4, a pierwiastek z 3 do kwadratu to po prostu 3. Czyli h kwadrat dodać 4 to jest po prostu 12. Jak przerzucę czwórkę, to oczywiście 12 minus 4 mi wyjdzie, czyli 8. Spierwiastkuję i zapiszę Tobie, że h to jest pierwiastek z 8. Raczej tak nie zostawiamy, chociaż to jeszcze nie jest końcowy wynik, ale raczej bym wolała, żeby tą ósemkę rozbić chociażby jako 4 razy 2, bo tak jedynie damy radę. I teraz pierwiastek z 4 to 2, a ta dwójka pod pierwiastkiem musi zostać. Ona niestety nie da się pięknie spierwiastkować. Czyli nasze h to są 2 pierwiastki z 2. No to myślę, że teraz możemy przejść do objętości i zapisać sobie. V to się równa 1/3 razy, i teraz uwaga, pole podstawy. W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym, a taki tu mamy, w podstawie jest trójkąt równoboczny. A na trójkąt równoboczny jest wzór, jak Ci się zapomni, jest w tablicach, na jego pole. A kwadrat pierwiastek z 3 nad 4 i razy nasze h. No i teraz już podstawiam, bo wszystko mam. 1/3 razy. Pod a podstawiamy 2 pierwiastki z 3, tylko pamiętaj, do kwadratu. Reszta przepisujesz, to jest oczywiście w domyśle mnożenie, razy wysokość, a nasza wysokość to są 2 pierwiastki z 2. No i teraz v to się równa, wykonujemy wszystko po kolei, więc na razie, znaczy wszystko po kolei w odpowiedniej kolejności oczywiście, to podnosimy do kwadratu, będziemy mieć 2 do kwadratu to 4, pierwiastek z 3 do kwadratu to 3, a resztę przepisuję tak jak leci, licząc na to, że może mi się coś poskraca. Otóż czwóreczka z czwóreczką co do jedynek się skróci, trójeczka z trójeczką co do jedynek się skróci, no i w zasadzie z tej pierwszej części mam sam pierwiastek z 3, razy 2 pierwiastki z 2, no niestety muszę to pomnożyć, dwójkę napiszę z przodu, a pierwiastki ze sobą pomnożę, bo się da, bo są tego samego stopnia. Czyli mam pierwiastek z 6, czyli 2 pierwiastki z 6 i to jest oczywiście wyrażone w centymetrach sześciennych, no bo przecież mieliśmy takie jednostki jak centymetry, że krawędź podstawy to była wyrażona w centymetrach. Zadanie pierwsze, zadanie z czworościanem foremny, to jest prosta bryła, prosta, ale to nie jest taka oczywista, że jedna linijka wyjdzie wynik. Szczególnie jak poproszą o wysokość, to do wysokości jest potrzebne nam, widzisz, tutaj twierdzenie Pitagorasa. A jak jeszcze poproszą o objętość, tak jak my tutaj mieliśmy, no to trzeba jeszcze wykorzystać wzór na objętość, który wykorzystujemy pole podstawy, pole trójkąta równobocznego. Zadanie numer 2. Pole podstawy ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego tym razem jest równe 96 pierwiastka z 3 cm kwadratowego. Ściana boczna tego ostrosłupa nachylona jest do płaszczyzny podstawy pod kątem 30 stopni. Oblicz pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa.
Zadanie trudne, bo oczywiście jest to zadanie z ostrosłupem sześciokątnym. To ostrosłup sześciokątny no, sam w sobie jest trudną bryłą, ale na szczęście prawidłowy, czyli w podstawie jest sześciokąt foremny, o czym widać tutaj na rysunku. No, sztuka wykonania prawidłowego rysunku też jest ważna. Ja ten rysunek tutaj przygotowałam, zaznaczyłam AA, które nie znamy i zaznaczyłam na rysunku wysokość. Może zaczniemy od tego, że jest podane pole podstawy. Pole podstawy tego naszego ostrosłupa to jest oczywiście pole inaczej tego sześciokąta foremnego. Czyli jednym słowem, przypomnijmy sobie, jak to jest z tym sześciokątem foremnym. Jak policzyć jego pole podstawy? Tutaj na rysunku dosyć widać to ładnie, że jak poprowadzimy przekątne w podstawie, to one nam podzielą tą podstawę na sześć takich trójkącików, jak widzisz. Tu mamy, ja jeden przykładowy sobie tutaj zakreślam. I ten trójkącik jest oczywiście trójkątem równobocznym. Wszędzie jest AAA, trójkąt równoboczny. Jest ich sześć. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Czyli skoro ich jest sześć tych trójkątów, to pole podstawy to będzie 6 razy pole jednego trójkąta równobocznego, czyli A kwadrat pierwiastek z 3 nad 4 według wzoru. I teraz popatrzmy, jeżeli ja to zastosuję, to ja teraz mogę przyrównać, że po co mi podali pole podstawy? No żebym ja wywnioskowała być może A, prawda? Czyli ja teraz zapiszę, to będę miała 6A kwadrat pierwiastek z 3 nad 4, porównuję te pola, to się równa 96 pierwiastka z 3. Oczywiście widzę jedną rzecz, że po tej stronie i po tej są pierwiastki z 3, no to myślę, że sobie skrócimy, ale równocześnie skrócimy szóstkę z 4 przez 2, to tu będzie 2, a tu będzie 3 i podzielę obustronnie przez pierwiastek z 3, no i będziemy mieć 3a kwadrat nad 2, już piszę bez tego pierwiastka, bo mi się podzielił i tutaj piszę bez pierwiastka 96. No to teraz co zrobić? No pomnóżmy razy 2, będzie nam na pewno się na to lepiej patrzyło, bo nie będzie tego mianownika, czyli będę miała 3a kwadrat, to się równa. 90 razy 2, no to mamy 180 i 6 razy 2 to jest 12, czyli będziemy mieć 192. Podzielę obustronnie przez 3 i dojdziemy do wniosku, że nasze a kwadrat to się równa. 180, gdyby było podzielone przez 3, to jest 60. Jeszcze z 12 przez 3 to jest 4, czyli mamy 64. I z pierwiastkujemy i dochodzimy do wniosku, że nasze a oczywiście to jest 8. Tutaj mamy 8 cm, ale jednostkę napiszę na końcu. Przypadek ujemny oczywiście odrzucamy, bo jesteśmy w bryłach, w geometrii. Boki są tylko i wyłącznie liczbami dodatnimi. Czyli wyszło nam a równe 8. Nam się to może sprzydać. Ja to mogę zaznaczyć na rysunku, chociaż no mogę, nie muszę. Teraz tak, pole boczne kazali nam policzyć, prawda? No to zapiszmy sobie. Nasze pole boczne to się równa. Ścianek bocznych, nie trudno się domyślić, że skoro w podstawie jest sześciokąt foremny, to ścianek bocznych jest 6. Można sobie przeliczyć. 1, 2, 3, 4, 5, 6, czyli będzie 6 razy, a każda ścianka jest trójkątem równoramiennym. No ale wzór na pole trójkąta mamy A razy jakieś tam H nad 2. I teraz my tak, A znamy, no bo A to jest to, co policzyliśmy sobie 8, natomiast małe H, to jest małe H, to jest u nas wysokość ściany bocznej. Trzeba poprowadzić. A zresztą, popatrzmy, po co mi dali kąt 30 stopni jeszcze? Tego nie wykorzystaliśmy. To jest kąt nachylenia ściany bocznej. To jest też bardzo ważny kąt. Jeżeli masz w zadaniu kąt nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy, to musisz poprowadzić wysokość w ścianie bocznej. Zapamiętaj, wysokość ściany bocznej. Wybierzmy sobie jakąś ściankę boczną. Ja może wybiorę tą tutaj i poprowadzę w niej wysokość. Wiem, że trójkąt równoramienny, więc wysokość pada na połowę. I ta wysokość to jest właśnie ta moja mała literka H, która mi się sprzyda do zadania. I teraz, jak ja poprowadzę, połączę to oczywiście tutaj ze spodkiem wysokości, dlatego że wysokość ta duża ostrosłupa pada pod kątem prostym, a ja muszę mieć ten trójkąt prostokątny, nie? Żeby jakoś tą wysokość małe H wyliczyć. No i teraz popatrzmy, jest podane, że kąt nachylenia tej ściany bocznej, a konkretnie u nas wysokości w ścianie bocznej, do płaszczyzny podstawy to 30 stopni. To tu 90, to znaczy, że tu musi być 60. I chyba najprościej będzie oczywiście skorzystać z zależności, które występują w trójkącie 30, 60, 90 stopni. A jak nie? Z trygonometrii.
a ja skorzystam z zależności, bo będzie szybciej na pewno. Czyli naprzeciwko 60 stopni, tutaj mamy 60 stopni, było x pierwiastka z 3, zaznaczam. Naprzeciwko 30 stopni było x. Natomiast naprzeciwko kąta prostego jest 2x. I ten trójkącik, jeżeli dla Ciebie to jest niewidoczne, możesz sobie ten trójkącik przerysować z boku, ale myślę, że tutaj akurat wszystko widać. I teraz popatrzmy tak. Potrzebujemy tego x-a. No bo jak będziemy mieć x-a, nie? To będziemy mieć h. Będziemy mieć h, no to już przejdziemy do pola bocznego. No więc tak, o tym dużym h kompletnie nic nie wiemy. Natomiast tutaj nad tym się musimy zastanowić. Co to jest to, co ja teraz tak zamalowałam czarnym kolorem? To. To jest to samo, gdybym tu poprowadziła. Gdybym poprowadziła w to miejsce, prawda? Jest to obojętnie, w którym ja to trójkąciku poprowadzę. Jest to wysokość, ale jest to wysokość w tym trójkąciku, który jest 1/6 z podstawy. Więc nasze x pierwiastka z 3 będzie równe wysokości w tym trójkącie. I teraz jest taki problem, ponieważ wysokość w trójkącie standardowo równobocznym oznaczamy literką też małe h. No ale nie możemy małe h, bo byłaby kolizja oznaczeń, więc napiszmy sobie jakieś h1. I zanotujmy sobie może h1 jest to wysokość trójkąta równobocznego. Żeby o tym pamiętać, że to jest wysokość w trójkącie równobocznym, który jest częścią tej naszej podstawy. No więc, moje x pierwiastka z 3 to się równa, a na to był wzór. A pierwiastek z 3 nad 2, a nam akurat a pasuje, no bo faktycznie ten trójkąt ma bok długości a. A pierwiastek z 3 nad 2. A to a myśmy sobie z trudem, bo z trudem, ale wyznaczyli. 8 pierwiastka z 3 nad 2. Skrócimy sobie tutaj przez 2. Czyli będziemy mieć, że x pierwiastka z 3 to się równa i tutaj mamy, będziemy mieć 4 pierwiastki z 3. Podzielimy znowu przez pierwiastek z 3, czyli on się nam skróci, wyjdzie nam, że x to jest po prostu pięknie, wyszło nam 4. To skoro tak, to wyciągamy wnioski, które widzimy na rysunku, że małe h to się równa 2x, czyli 2 razy 4, czyli to jest 8. Oczywiście w centymetrach. No i na końcu, w końcu mogę napisać, że moje pole boczne, o które prosiłam w zadaniu, to jest tak, 6 razy. I teraz a to było 8 razy, małe h. Małe h to mi w końcu wyszło też 8 i to podzielone przez 2. No i skracam sobie, może tutaj przez 2 i tu przez 2, to będę miała tutaj 3, czyli pole boczne, to będę miała 3 razy, 8 razy 8, 64, chociaż nie ma znaczenia, jak pomnożymy i wychodzi mi wynik 192 i to oczywiście w centymetrach kwadratowych, no bo jesteśmy przy polu. Pole jest wyznaczane w jednostkach kwadratowych. Czyli wyszedł nam wynik, pole boczne to 192 centymetry kwadratowe. Jak widzisz w tym zadaniu dużo rzeczy bardzo ważnych. I wzór na pole sześciokąta foremnego, i wzór na wysokość w trójkącie równobocznym, i ten kąt nachylenia ściany bocznej, czyli prowadzimy w niej wysokość do płaszczyzny podstawy. Dużo, dużo rzeczy zawartych w jednym zadaniu, bo w ogóle no, ostrosłup prawidłowy sześciokątny no, nie należy do łatwych ostrosłupów. Zadanie numer 3 to zadanie z matury z maja 2019 roku. Długość krawędzi podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa 6. Pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa jest 4 razy większe od pola jego podstawy. Kąt alfa jest kątem nachylenia krawędzi bocznej tego ostrosłupa do płaszczyzny podstawy i mamy to zaznaczone wszystko na rysunku. I teraz mamy policzyć kosinus kąta alfa. Ja oczywiście zaznaczyłam, co mamy policzyć. Przepisałam ten kąt nachylenia krawędzi bocznej. Bardzo ważny kąt. Zresztą ten kąt zaznaczony jest na rysunku, prawda? I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą chciałam z Tobą wspólnie zapisać, że pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa, czyli pole całkowite piszą, jest, czyli równa się, 4 razy większe, czyli 4 razy od pola jego podstawy. Mam na myśli oczywiście PP, prawda? Pole podstawy. I ta zależność jest bardzo ważna, którą sobie tutaj zapisaliśmy, bo zapewne z tej zależności coś trzeba będzie wykapować. No i od czego zacząć? Na pewno będziemy musieli analizować ten kąt w pewnym trójkącie, ale myślę, że zaczniemy od tego. Po pierwsze, pole całkowite. Jaki to był wzór? Przypomnijmy sobie. Pole całkowite to było pole podstawy plus pole boczne. Po prostu.
No to teraz, skoro tak, to spróbujmy sobie rozpisać, jak to jest z tym polem podstawy. Otóż pole podstawy to jest u nas kwadrat w podstawie, bo to jest ostrosłup prawidłowy czworokątny. Czyli skoro kwadrat, no to mamy wzór na pole kwadratu A kwadrat. Dodać pole boczne. I teraz tych ścianek bocznych, jak dobrze popatrzysz, jest 4, tak? Czyli mamy 4 razy, a każda ścianka boczna jest trójkątem równoramiennym w tym wypadku. No i wzór na pole trójkąta A razy H nad 2. A, no bo A się nam zgadza, tutaj to A przecież podane w zadaniu, że jest 6. Natomiast małe H nie zaznaczyłam na rysunku, na razie tak zostawmy. Za chwileczkę to zaznaczymy. Dobra, no to podstawmy, prawda, pod to pole całkowite, czyli dalej rozpisujemy, że pole całkowite to się równa. Za A postawimy 6, czyli mamy 6 do kwadratu, dodać 4 razy. 6 razy H nad 2, no bo tego H na razie nie mamy, czyli pole całkowite to się równa 36, dodać, tu sobie może skróćmy przez 2 i będziemy mieć 2 razy 6, czyli 12H. Ok, teraz przejdźmy do pola podstawy, prawda? Pole podstawy, bo ono nam też będzie potrzebne tutaj do tej zależności, która była podana w zadaniu, no to pole podstawy, to myśmy tutaj już liczyli, to jest A kwadrat, czyli u nas 6 kwadrat, czyli 36. I teraz zarówno to, cośmy sobie przekształcili, i to, co żeśmy dokładnie już policzyli, podstawiamy do tej zależności, którą podali nam w zadaniu. No nie w każdym ostrosłupie prawidłowym czworokątnym tak jest, żeby pole całkowite to były 4 pola podstawy. No ale tak dalej. Więc podstawiam pod pole całkowite 36 plus 12H, to się równa 4 razy i pole podstawy to 36. No więc 36 dodać 12H, to się równa 4 razy 36, sobie tutaj pomnożymy, to będzie 144. No i przeniesiemy sobie naszą 36, czyli będziemy mieć 144 minus 36, czyli nasze 12H, tutaj będę kontynuowała, nasze 12H to będzie się równało oczywiście 108 po odjęciu. Tutaj będziemy mieć, no i teraz jak to podzielimy przez 12, zapiszemy sobie, że nasze H to jest 108 podzielone przez 12. Można to oczywiście spróbować, prawda, podzielić, czy się całkowicie da, można to skrócić, może skrócimy sobie na spokojnie przez 2, to będziemy mieć 54 przez 6, no a teraz już widzimy, że 54 przez 6 da nam oczywiście w tym wypadku ładny wynik, bo będzie to 9, prawda? Czyli 108 podzielone przez 12 to jest 9, no można było od razu też zapisać. Dobra, nieważne, w każdym razie H nam wyszło równe 9, pewnie nam się do czegoś to może sprzydać, prawda? No bo teraz już możemy przejść do tego, że na podstawie naszego A, na podstawie naszej zależności podanej w zadaniu, wywnioskowaliśmy wysokość ściany bocznej. No to pewnie trzeba by było tą wysokość ściany bocznej sobie poprowadzić, no bo na razie tego nie widzimy, prawda, nie jest poprowadzona, więc ja sobie prowadzę tutaj wysokość ściany bocznej, poprowadzę z tej strony, żeby tutaj nam się rysunek może tak nie zamazał całkiem. I łączę oczywiście po to, żeby ten trójkąt prostokątny, no bo wiesz, że w tych bryłach te trójkąty prostokątne to po prostu jest taka, no, bardzo ważna rzecz. Czyli poprowadziłam tą wysokość ściany bocznej, która wynosi u mnie, zapiszmy, H równa się 9. Tutaj zaznaczę kąt prosty i teraz tak. To jest duże H, czyli wysokość główna taka w ostrosłupie, której nie znamy. Ale popatrzmy, skoro to jest 6, to tu będzie połowa, to widać na rysunku, czyli będzie 3. No to stwierdzenia Pitagorasa dla odpowiedniego trójkąta, widzimy jakiego, policzymy duże H. A to duże H nam się tu może sprzydać do tego kosinusa, prawda? Ale to za chwilkę. Na razie zastosujmy to twierdzenie Pitagorasa, czyli H do kwadratu dodać. Druga przyprostokątna 3 do kwadratu równa się przeciwprostokątna, czyli 9 do kwadratu. Czyli H kwadrat dodać 9 to się równa 81. Czyli H kwadrat to się równa 81 minus 9, jak przerzucimy. No to oczywiście jak to odejmiemy, będziemy mieć 72. I teraz spierwiastkujemy i zapiszemy, że H to jest pierwiastek z 72. Możesz to spróbować rozłożyć na czynniki, a może dasz radę w głowie wymyślić, że to jest 36 razy 2. Skoro tak to jest, to z 36 jest ładny pierwiastek 6,
a z dwójki niestety nie ma. No i mamy tutaj podane, że nasza wysokość główna tego ostrosłupa to wyszło nam 6 pierwiastków z 2. Możesz zaznaczyć na rysunku, niekoniecznie, żeby sobie tutaj nie zamazać rysunku. I teraz popatrzmy, musimy przejść do tego kosinusa, prawda? Ale żeby przejść do kosinusa, to my sobie tutaj musimy, ja zakreślę ten trójkącik, który tutaj oczywiście znowu jest prostokątny, co prawda w innej płaszczyźnie niż ten trójkąt czarny, ten czerwony jest, ale też jest prostokątny. No i zastanówmy się, jak to było z tym kosinusem. Żeby mieć kosinus alfa, to ja potrzebuję ten przy prostokątnej, która leży przy tym kącie alfa, czyli mojego tego odcinka, a tak naprawdę to myślę, że to, widzisz ile to jest. To jest AC, to jest przekątna w podstawie, a to jest jej połowa. Czyli ja tu podpiszę 1/2 małego D i to 1/2 D sobie będziemy liczyć, bo wzór na D też mamy. Natomiast jeszcze nam brakuje przeciwprostokątnej. Ja może nie było tutaj literki X, napiszę X. Niestety musimy to X policzyć. No ale na szczęście H mamy, 1/2 D zaraz policzymy i później z Pitagorasa znowu policzymy tego X. Czyli 1/2 D to się równa 1/2, pamiętamy wzór A pierwiastek z 2, to jest wzór na przekątną w kwadracie, tak, a AC to jest przekątna, czyli będziemy mieć 1/2 razy 6 pierwiastka z 2, bo A było podane 6, tu nam się skróci i będziemy mieć 3 pierwiastki z 2. Czyli 1/2 D u nas to są 3 pierwiastki z 2. No i układamy jeszcze jedno twierdzenie Pitagorasa, tylko po prostu do innego trójkącika. Do tego mojego czerwonego zakreślonego. Czyli to nasze 1/2 D, czyli 3 pierwiastki z 2 i to w kwadracie, dodać. Druga przyprostokątna to jest nasze H. Policzyłam to H, to jest nasze H, tutaj to duże H. To jest 6 pierwiastków z 2 i to też w kwadracie. To się równa nasze X, które nam no, będzie potrzebne do kosinusa w kwadracie. Czyli mamy tutaj 3 do kwadratu to 9 razy 2 będzie, bo pierwiastek z 2 do kwadratu to 2. Dodać 6 do kwadratu to 36. Pierwiastek z 2 do kwadratu to jest 2. I to się równa x kwadrat. 9 razy 2 to 18, dodać 36 razy 2, no to jest 72 i to się równa x kwadrat. Jak to dodamy, będziemy mieć 90 równa się x kwadrat. Przerzucę na strony, żeby nam się lepiej tak na to patrzyło. I jak spierwiastkuję, to zapiszę Tobie, że to jest pierwiastek z 90. Fajnie by to było rozbić albo na czynniki pierwsze, albo myślę, że tutaj nie będzie może kłopotu rozbić 9 razy 10. Dlatego, że pierwiastek z 9 to 3, no a z 10 no niestety pięknego nie ma. Dobra, dużo mamy już policzone, przejdźmy już do końcówki zadania. Prosili o kosinus alfa. Przypomnijmy sobie, kosinus jest to stosunek w tym wypadku przy prostokątnej leżącej przy tym kącie, czyli u nas 1/2 D, ja to zapiszę, 1/2 D do przeciwprostokątnej, czyli u nas X. No i teraz poszukajmy, czy już wszystko mamy, zapewne tak. 1/2 D, tu była policzona, to są 3 pierwiastki z 2, a X tutaj na samym końcu 3 pierwiastki z 10. Trójeczki nam się skrócą, zawsze to troszeczkę lepiej, aczkolwiek no nie za pięknie, dlatego że teraz myślę, że większość z Was wie, że dobrze jest usunąć niewymierność, chociaż można by było też inaczej zrobić. I mamy pierwiastek z 20, bo te pierwiastki się mnoży, tak samo jak te na dole, tylko że jak wyjdzie mi pierwiastek ze 100, to jest 10. I teraz pierwiastek z 20 rozpiszemy jako pod pierwiastkiem 4 razy 5, bo się da. I jeszcze czwórkę się spierwiastkuje, czyli 2 pierwiastki z 5 nad 10. I to się jeszcze skróci i zapisujemy wynik pierwiastek z 5 nad 5. Taki nam wyszedł kosinus tego kąta alfa, a kąt alfa to był kąt nachylenia krawędzi bocznej do płaszczyzny podstawy. On tam na maturze był gotowy, zaznaczony, więc o tyle było łatwiej, ale wcale by nie można było powiedzieć, że to zadanie jest banalne. Wymaga tylu przekształceń. Trzeba dobrze się orientować w bryłach, żeby takie zadanie za 4 czy za 5 punktów na maturze zrobić.
Zadanie numer 4. Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego trójkątnego, którego krawędź podstawy ma długość 12 cm, zaś ściana boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60 stopni. Zapisałam tutaj wszystko, przygotowałam rysunek. Rysunek ostrosłupa prawidłowego trójkątnego, czyli przypominam, w podstawie jest trójkąt równoboczny. I teraz bardzo ważną rzeczą, oczywiście objętość trzeba będzie rozpisać, ale bardzo ważną rzeczą jest zaznaczyć ten kąt. Ten kąt 60 stopni, kąt nachylenia ściany bocznej. I teraz uwaga, jeżeli jest kąt nachylenia ściany bocznej, to powtarzam, trzeba w ścianie bocznej poprowadzić wysokość. Wysokość tej ściany bocznej. Ja z tej strony poprowadzę, bo będzie tutaj mi tu wygodniej z tej strony i zaznaczyć ten trójkąt. Jest to wysokość w ścianie bocznej. Ona oczywiście, skoro to jest ostrosłup prawidłowy, tak, to wszystkie ścianki boczne są trójkątami równoramiennymi, dlatego ta wysokość pada tutaj na połowę i ja tą wysokość poprowadziłam. I kąt nachylenia tej ściany bocznej do płaszczyzny podstawy, czyli ja rzutuję tą wysokość na podstawę, oczywiście polecimy po wysokości głównej ostrosłupa, dlatego że no tutaj mamy rzut oczywiście prostopadły na podstawę i jest podane, że ten kąt ma miarę 60 stopni. Ten kąt nachylenia tej ściany bocznej, konkretnie wysokości w ścianie bocznej do płaszczyzny podstawy, ten kąt 60 stopni, tu jest oczywiście kąt prosty, no to tutaj u góry musi być 30 stopni. I chyba najszybszym sposobem będzie oczywiście wykorzystanie tutaj zależności w trójkącie 30, 60, 90 stopni. Przypomnijmy sobie, jak to szło. Naprzeciwko 30 stopni było x. Naprzeciwko 60 stopni tutaj to jest x pierwiastka z 3, czyli zapisałam, że h to się równa w tym wypadku x pierwiastka z 3. I naprzeciwko kąta prostego, czyli w tym miejscu było 2x. Czyli okazuje się, że ta wysokość w ścianie bocznej to jest po prostu 2x. No ale czy to nam będzie potrzebne? No raczej nie, przekonamy się zaraz. Co nam jest potrzebne do objętości? Może teraz rozpiszmy objętość. Objętość to jest 1/3 pola podstawy razy wysokość, ta główna ostrosłupa. Czyli u mnie to będzie tak, 1/3 razy i teraz pole podstawy. Jest to prawidłowy. W podstawie powiedziałam jest trójkąt równoboczny, więc jest wzór na pole trójkąta równobocznego, a kwadrat pierwiastek z 3/4. No i razy oczywiście h. Czyli widzimy tak, a było podane w zadaniu, więc to mamy. Pozostaje znaleźć h. A żeby znaleźć h, musimy x. No a ten x na podstawie tutaj jest. I teraz co to jest? Pamiętaj, że wysokość w ostrosłupie tutaj prawidłowym trójkątnym, ta wysokość główna, jej spodek znajduje się, przypominam, w środku ciężkości trójkąta, a środek ciężkości trójkąta jest powiązany z wysokościami w trójkącie równobocznym, prawda? Ponieważ punkt przecięcia się środkowych to jest ten sam punkt, co punkt przecięcia się wysokości, bo w trójkącie równobocznym jest wszystko tak pięknie. One się w tym samym miejscu przecinają, czyli możemy to potraktować, że to nasze x to jest mała literka r i od razu przypominam, że gdyby chodziło o inny kąt, to tu by była duża literka r. Ja używam tych literek r, one oznaczają okręgi opisane, wpisane na podstawie, ale oznaczają promienie tych okręgów, tak? Ale dlatego używam, ponieważ są wzory w tablicach na te r, a nas interesuje właśnie małe r, bo małe r ma w tablicach wzór 1/3 h. Być może pamiętasz, i teraz to h, przypominam, to jest wysokość w podstawie, wysokość w podstawie. Bo to jest ważne, żeby wiedzieć, o jaką wysokość chodzi. Nie chodzi o tą dużą, nie chodzi o boczną, tylko w podstawie. Bo przecież na wysokość w podstawie był wzór 1/3 razy i pod tą wysokość postawiamy a pierwiastek z 3/2. To się równa, a przecież a mamy, to podstawmy sobie 1/3 razy 12 pierwiastków z 3/2 i skracamy. Trójeczka z 12, tu wychodzi 4, przez 2, tu 1, a tu 2. Czyli ostatecznie nasze r wyszło nam 2 pierwiastki z 3. A co to jest r? Popatrz na rysunek. R to jest nasze x. Czyli x, które sobie tam obrałam, oznaczyłam, to jest 2 pierwiastki z 3, a x potrzebne do wysokości, to z tego znowu wynika, że moje h to jest x pierwiastka z 3, na rysunku widać, tak? A za x podstawiam 2 pierwiastki z 3 razy pierwiastek z 3. Czyli po prostu będę miała 2 razy 3, bo z tego wyjdzie trójka, czyli 6.
6 w tym wypadku oczywiście centymetrów. No i teraz mogę już przejść do napisania objętości. Objętość to się równa 1/3 razy. Pod A podstawiamy 12, czyli mamy 12 kwadrat. Pierwiastków z 3 na 4 i to oczywiście mamy razy 6. To się równa. Myślę, że może sobie skrócimy. Skrócimy sobie tą trójeczkę z tą szóstką, bo mnożenie jest przemienne obojętnie, byleby było oczywiście dobrze. I teraz tu mamy 1, więc nie przepisuję. Będziemy mieć u góry 144, jak podniesiemy pierwiastka z 3 podzielone przez 4 i to razy 2 mamy. No to jeszcze możemy sobie skrócić, możemy sobie tą dwójeczkę skrócić tutaj z tą czwórką i tu będzie 2 i jeszcze to skrócić, czyli to przez 2 i tu będzie 72. Czyli ostatecznie mamy taki wynik, 72 pierwiastki z 3 i oczywiście są to centymetry sześcienne, bo była jednostka w zadaniu podana centymetry, a że objętość to jest wyrażona w centymetrach sześciennych. Zadanie z ostrosłupem prawidłowym trójkątnym. Bardzo ciekawe ze względu na to, że jest kąt nachylenia podany ściany bocznej. Wykorzystujemy tutaj zależności w trójkącie 30, 60, 90, ale i też bardzo ważny fakt, że ta wysokość, konkretnie jej spodek wysokości tej głównej jest w punkcie przecięcia się wysokości w podstawie. Dlatego ja tam mogę zaznaczyć, że mój ten kawałeczek to jest małe r, czyli 1/3 wysokości, a ten drugi kawałek dłuższy to byłyby 2/3 wysokości. Ale do zadania akurat tego nam to nie było potrzebne. Zadanie numer 5 to zadanie z matury z czerwca 2019 roku. Podstawą ostrosłupa jest kwadrat ABCD o boku długości 4. Krawędź boczna DS jest prostopadła do podstawy i ma długość 3. Zobacz rysunek. Rysunek uczniowie mieli przygotowany. Ja ten rysunek przerysowałam tutaj na tablicę. I oblicz pole ściany BCS, czyli zapiszemy sobie pole trójkąta BCS i to mamy do policzenia tego ostrosłupa. No, pierwsza sprawa. Jest to ostrosłup nieprawidłowy, absolutnie. Ja akurat taki model tutaj też posiadam, mogę Ci pokazać. Jest to taki ostrosłup, który owszem, w podstawie ma kwadrat, więc wyglądałby na ostrosłup prawidłowy, ale niestety nie jest. Ja zaznaczę, że wszystkie krawędzie w tej podstawie są podane 4, więc tutaj mamy do czynienia z kwadratem, było napisane kwadrat ABCD. Dalej, jest podane w treści, że ten odcinek DS, zaznaczone to jest, on jest wysokością tego ostrosłupa. Czyli widzimy tutaj, wysokość wcale nie pada w środku ciężkości tej podstawy, dlatego nie jest to absolutnie ostrosłup prawidłowy, ale to nie znaczy, że zadanie jest trudne. Trudne jest tutaj wyobrazić sobie ten model, szczególnie jak takiego modelu no, na maturze nie będziesz miał, musisz ruszyć głową, wyobraźnią. Natomiast, no i jedynie musimy myśleć na temat rysunku, żeby rysunek nam oddał, co trzeba wyznaczyć. Popatrz, ja tutaj specjalnie mam ten model i chcę pokazać, że tu jest trójkąt prostokątny, co widzimy, jest to ta ścianka z tej strony. Dalej, tu z tyłu też jest trójkąt prostokątny, jak odwrócę, bo to jest ta ścianka tutaj z tyłu. I teraz uwaga, często młodzież ma problem z tym, żeby zobaczyć, zauważyć, że to są trójkąty też prostokątne. Czyli te ścianki tutaj to też będą trójkąty prostokątne. Jeżeli jest to trudno Tobie zauważyć, to niestety będziesz musiał policzyć wszystkie krawędzie boczne i się przekonasz, stosując stwierdzenie Pitagorasa, odwrotne do niego, że te trójkąty będą prostokątne. Natomiast ja oczywiście o tym wiem, widzę to, prawda? Więc dlatego w zasadzie wystarczy nam do policzenia tej ścianki, tą ściankę może tutaj zamaluję, bo tą ściankę mamy pole tej ścianki policzyć, BCS, to w zasadzie mam już tą krawędź, potrzebuję tej. No to napiszmy sobie X, tego nie znam, ale z kolei tam z tyłu jest trójkącik i będę stosowała twierdzenie Pitagorasa dla trójkąta DCS. Tutaj zapiszę, żeby było wiadome. Ten trójkąt z tyłu, ja go może zamaluję tak, zakreślę na czarno. DCS. Dla niego stosuję twierdzenie Pitagorasa. 3 do kwadratu, czyli jedna przyprostokątna do kwadratu, dodać druga przyprostokątna do kwadratu, równa się x do kwadratu. Czyli 9 dodać 16, to się równa x kwadrat. Z tego wyjdzie 25, to jest x kwadrat. Może nawet tutaj nie muszę przerzucać strony, jak spierwiastkuję, to myślę, że każdy wie, że x wynosi 5.
Popatrz, jakie łatwe obliczenia, ale no dosyć ciekawa bryła. No i teraz mamy policzyć pole trójkąta BCS. Wiemy, że on jest prostokątny, więc w zasadzie możemy od razu się zabrać za policzenie tego pola trójkąta BCS. Ile ono wynosi? Jaki jest wzór na pole trójkąta? No, prostokątnego jakiegokolwiek. 1/2 a razy h. Czyli zapiszemy sobie 1/2 razy. I teraz popatrzmy na ten trójkąt. Mogę go przerysowywać, ale myślę, że to nie ma problemu. Tu jest zaznaczony kąt prosty. To dla niego podstawą może być czwórka, czyli 1/2 a razy h, a dla niego wysokością wtedy będzie to nasze x. Ta wysokość to jest nasze x, czyli jak ja tutaj oczywiście podstawię za x, bo wyliczyłam, prawda, tego x i ono wynosi 5, ponieważ a było podane na początku w zadaniu, prawda, a tego x sobie wyliczyłam, no to jak podstawię, tutaj sobie skrócę i będę miała wynik 2 razy 5, czyli 10. Jednostek nie było, czyli pole tego naszego trójkąta BCS wynosi 10 jednostek kwadratowych. To jest obliczenia, popatrz, jakie to są łatwe obliczenia. To jest łatwe zadanie, ale trudność tego zadania polega na tym, że nie każdy zauważy, że tam są kąty proste. Gdybyś tego nie zauważył, to już od razu Ci podpowiem. Można by było tak, no to twierdzenie Pitagorasa na pewno użyjesz, nie ma o czym mówić. Z tej strony, gdybyś użył, to wyszłoby Ci też 3 kwadrat, 4 kwadrat. Czyli tutaj też jest x równe 5, tak? Natomiast, żeby policzyć ten bok tutaj, no to pasowałoby przeprowadzić przekątną. Tą przekątną tutaj BD prowadzimy sobie. I jak sobie ją poprowadzimy? No to możemy napisać od razu 4 pierwiastki z 2, prawda? No bo to jest przekątna w kwadracie. I teraz jak zastosujemy twierdzenie Pitagorasa, wyliczysz to Y. Z twierdzenia Pitagorasa, bo tu na 100% jest kąt prosty, no bo to była wysokość w tym ostrosłupie. No i wtedy jak wyliczysz tego Y, przekonasz się, że jak zastosujesz twierdzenie odwrotne do Pitagorasa, to przekonasz się, że będzie faktycznie tutaj kąt prosty. A ja, że to widziałam, że pokazałam Ci model, zrobiłam to po prostu szybciej. No nie każdy jest w stanie tak szybko zrobić, więc czasem no, trzeba się natrudzić po prostu. Zadanie numer 6, zadanie z matury z czerwca 2019 roku. Podstawą ostrosłupa ABCDS jest prostokąt o polu równym 432, a stosunek długości boków tego prostokąta jest równy 3:4. Przekątne podstawy ABCD przecinają się w punkcie O. Odcinek SO jest wysokością ostrosłupa. Zobacz rysunek. Ja ten SO odcinek poprowadziłam tak dość grubo. Zaznaczmy sobie, skoro wysokość duża literka H. Kąt SAO ma miarę 60 stopni. SAO ma miarę 60 stopni. Obliczyć trzeba objętość tego ostrosłupa. Niestety, problem jest taki, że nie jest to ostrosłup prawidłowy, dlatego że w podstawie nie ma figury foremnej, jest prostokąt. Ale chciałam też takie zadania zrobić, żebyś nie myślał, że na poziomie podstawowym na maturze to tylko i wyłącznie te prawidłowe bryły trzeba znać. No to jest taka podstawa, ale robimy też trudniejsze. Jeżeli chcemy zdać super maturę, to musimy też znać te może nieprawidłowe troszeczkę. No więc tak, po pierwsze, skoro podali pole prostokąta w podstawie, no to trzeba z tego skorzystać. Nie wiemy, jakie są boki, więc zaznaczmy sobie, niech będzie A i B. To będą boki w podstawie tego prostokąta, ale co ja wiem? Ja wiem, że stosunek długości boków to jest 3:4. Co to oznacza? Jeżeli zapamiętaj sobie, jeżeli masz w zadaniu podane jakiś stosunek na bokach, to znaczy się, że obkładasz te liczby 3 i 4 niewiadomą jakąś, tylko musi być taka sama, niewiadoma x i z tego robi nam się 3x, z tego nam się robi 4x i to jest jeden z boków, a to drugi z boków. To znaczy, ja nie wiem dokładnie, ile wynosi, ale wiem, że ja je mogę obłożyć, czyli pomnożyć ten stosunek przez odpowiednio niewiadomą x, która i tak w przypadku, gdybym chciała doprowadzić do najprostszej postaci, i tak mi się to x skróci. Natomiast ja teraz mogę powiedzieć, że moje a wygląda mi na to, że będzie tutaj to 4x, chociaż to jest rysunek tylko poglądowy, ale weźmy, że a to jest to większe, natomiast b to będzie to 3x. I teraz, po co mi to jest potrzebne? Ponieważ przecież pamiętamy wzór na pole prostokąta. No po to podali, żeby z tego skorzystać, no nie? Czyli pole prostokąta to jest a razy b. Czyli pod pole postawiamy 432, natomiast pod a podstawimy sobie 4x, a pod b 3x.
No i teraz 432 to się równa 4 razy 3, to jest 12x kwadrat. Jak podzielę to obustronnie przez 12, no to wyjdzie mi, że tu jest 36, a to się równa x kwadrat. Spierwiastkujemy, nawet już nie przenosimy na strony, bo myślę, że wszyscy widzą, że pierwiastek z 36 to jest tak łatwy 6. Wyszło mi, że x to jest 6. To nie znaczy, że długości boków tego prostokąta to jest 6. Nie. To znaczy, że ja teraz muszę odpowiednio wywnioskować. Skoro tak, to moje a to będzie 4 razy 6, czyli 24. A moje b to będzie 3 razy to nasze x, czyli 6, to jest 18. I teraz dla sprawdzenia możesz sobie pomnożyć, czy 24 razy 18 faktycznie da Ci to pole prostokąta. Jest takie zagmatwane troszeczkę. Natomiast oczywiście dalej musimy się zastanowić, co z tą objętością. No, wzór na objętość. 1/3 pola podstawy razy wysokość. Czyli tak, no pole podstawy mamy. To nie będziemy się zastanawiać nad nim, ale do wysokości będzie nam potrzebny pewnie ten kąt 60 stopni. I teraz ja bym chciała, oczywiście jak to zwykle jest, trójkąt, ten, w którym zawarty jest ten kąt 60 stopni i oczywiście trójkąt prostokątny, no bo jakżeby inny, szukamy zawsze trójkątów prostokątnych, a jak poprowadzę wysokość, to ona zawsze tutaj w przypadku ostrosłupa, zresztą w ogóle wysokość pada pod kątem prostym, więc zamaluję sobie tutaj, to ten trójkąt, to jest trójkąt prostokątny, ale nawet lepiej, mamy trójkąt tutaj 30, 60, 90 stopni, tu będzie 30 stopni. No więc skorzystamy z zależności, że naprzeciwko 30 stopni i teraz tak, ja standardowo używam x, ale nie mogę x, bo tu już było x wzięte, więc niech będzie jakieś y, naprzeciwko 60 stopni, zatem będzie y pierwiastka z 3 i naprzeciwko kąta prostego będzie 2y konsekwentnie, korzystając z zależności w trójkącie 30-60-90 stopni. Aczkolwiek nam w sumie krawędź AS wcale nie jest potrzebna. Nam jest potrzebne y, bo dzięki temu wyznaczymy h, no i później objętość. Czyli teraz zastanówmy się, co z tym y. Co z tym y? Popatrz. Od A do O jest y i od O do C to też będzie y. Czyli jednym słowem, gdybym policzyła sobie przekątną w podstawie, no to jak ja ją podzielę na 2, to mi wyjdzie y. Czyli przekątną w podstawie oczywiście liczymy stwierdzenia Pitagorasa dla tego trójkąta, czyli a kwadrat dodać b kwadrat równa się nasze po prostu przekątna, uznajmy, że to jest literka d do kwadratu. Czyli teraz tak, pod a podstawiamy nasze 24 i będzie do kwadratu, dodać pod b 18 do kwadratu równa się d do kwadratu. Możemy wziąć kalkulator ze względu na to, że te liczby no na pewno będą tutaj takie, że szybciej będzie kalkulatorem. 576 dodać 18 do kwadratu, no to też możemy pamiętać 324 równa się d kwadrat. No jak sobie to dodamy, to akurat widzimy, że wychodzi piękny wynik, bo tu mamy 800 i z tego wyjdzie stówka, czyli 900 równa się d kwadrat, a to nawet bez kalkulatora też by się obyło. Pierwiastkujemy i zapiszmy, że nasze d to będzie pierwiastek z 900. A pierwiastek z 900 da się policzyć. Jest to po prostu 30. 30 razy 30 daje nam 900. No to super. To ja teraz z tego mogę wywnioskować, że moje y to jest połowa z tej przekątnej. To widzimy na rysunku, czyli po prostu to będzie 15. Skoro tak, to dalej wnioskujemy, że nasza wysokość, ta duża literka h, to po prostu będzie 15 pierwiastków z 3, bo ona wynosiła tam y pierwiastka z 3. Wykopowaliśmy to z naszej zależności w trójkącie 30-60-90 stopni, przypominam. No i teraz przechodzimy do objętości, czyli piszemy objętość, to się równa 1/3 razy. Pole podstawy, no to sobie od razu przepiszmy 432 razy nasze h, czyli 15 pierwiastków z 3. Skrócimy sobie. 432 podzielimy przez 3.
ładnie nam się to podzieli i wychodzi nam 144. I teraz ten wynik pomnożymy razy 15, no i mamy 2160 pierwiastka z 3. No tutaj kalkulator akurat nam się sprzyda, bo dzięki temu troszeczkę szybciej policzymy. No i zadanie było bez jednostek, dlatego jednostek nie będziemy pisać. Ale oczywiście mieliśmy policzyć objętość, więc pamiętajmy o tym, że tutaj mamy do czynienia z jednostkami sześciennymi. Objętość tego, że ostrosłupa wynosi 2160 pierwiastka z 3. Na to nasze spotkanie przygotowałam 6 zadań. No ale są to takie zadania kolosy. Są to takie dosyć obszerne zadania. Starałam się, żeby uwzględnić tutaj ostrosłupy prawidłowe, ale również, jak widzisz, te ostatnie zadania to były ostrosłupy nieprawidłowe. Niby trudniejsze, a też nie do końca. Najważniejsze w ostrosłupach to jest szukać, jeżeli jest podany kąt, a bardzo często bywa, szukać tych trójkątów prostokątnych. Pamiętaj, no musisz znaleźć wzory na objętość, na pole całkowite, na pole poboczne. Musisz to widzieć. No niestety tak się zdarza, że ostrosłupy raczej na maturze to nie są zadania za jeden punkt. Musiałoby być bardzo łatwe zadanie, żeby ono było za jeden punkt. Przeważnie są to zadania przynajmniej za 2 punkty, a w większości za 4-5 punktów. Więc no nie każdy zadanie z ostrosłupów pewnie ruszy na maturze, ale warto nawet zacząć, bo jak całego nie przeprowadzisz rozumowania, to chociaż jeden punkt, każdy punkt w przypadku zdawania matury z matematyki jest cenny, no bo podnosi Ci ten próg zdawalności. Dlatego ja oczywiście zachęcam do tego, żeby przestudiować te ostrosłupy, szczególnie dla tych osób polecam to, które chcą maturę z matematyki zdać na super fajnym wyniku, prawda? Chcą mieć fajny wynik. Mam nadzieję, że lekcja Cię nie przeraziła i że po prostu będziesz chętnie przystępował do rozwiązywania zadań z ostrosłupów. Jeżeli czujesz tak nie bardzo się jeszcze w tym temacie, to może skorzystasz z zakupu mojego kursu online, który znajdziesz na stronie aikamat.pl i tam od początku ostrosłupy, po ostrosłupach, różne typy zadań, masę zadań, możesz z nich skorzystać i na tej podstawie się uczyć. Natomiast jeżeli dosyć dobrze się czujesz z tych ostrosłupów, to możesz sobie pobrać mój zestaw zadań, który jest dostępny na Facebooku i możesz dzięki temu, że sobie pobierzesz ten zestaw, możesz sobie samodzielnie rozwiązać zadania i wtedy najlepiej się sprawdzisz, czy Ty już umiesz bez mojej pomocy rozwiązać zadanie, czy jednak to jeszcze Ci troszeczkę nie leży, a chciałbyś się tego nauczyć. Zdając maturę z matematyki, jeżeli myślisz ją zdać na dobry wynik, musisz umieć ostrosłupy. Natomiast jeżeli chcesz ją po prostu zdać, no to te ostrosłupy no, można potraktować jako rzecz taką dosyć trudną i dla tych osób troszeczkę słabszych można sobie takie lekko, bym powiedziała, odpuścić. Ale oczywiście za to inne rzeczy musisz mieć dobrze opanowane, skoro na ostrosłupy możesz tak delikatnie przymknąć oko. Mam nadzieję, że lekcja była fajna, ciekawa, a ja zapraszam już na kolejne spotkanie ze mną.